Chwała Panu, bracia i siostry. Chciałbym wszystkich serdecznie powitać na niedzielnej społeczności. Dotarliśmy się tutaj bezpiecznie, chociaż pogoda spłatała nam figla i zasypało śniegiem, ale już to się staje taką coroczną tradycją, że nadchodzi kwiecień i trzeba skorować szyby i odśnieżać auta. Więc chyba się przyzwyczajajmy powoli do tego. Bracia i siostry, na samym początku chciałbym powitać gości, których dzisiaj mamy wśród nas. Jest z nami brat Dariusz Pacan z Fundacji Open Doors, który będzie dzisiaj zwiastował, dzielił się Słowem Bożym, dzielił się świadectwami ku naszemu zbudowaniu. Jest z nami także moja siostra wraz z dziećmi z dalekiej północy, z Ełku, ze zboru Kościoła Baptystów. Cieszymy się, że jesteście z nami, że dojechaliście. Przekażcie też pozdrowienia do swoich zborów i do swoich społeczności. A dzisiejsze nabożeństwo chciałbym rozpocząć słowem z Ewangelii Jana i bardzo proszę, abyśmy otwarli na chwilę 10 rozdział i tam odczytamy kilka wersetów. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 23 do 26. Jana, 10 rozdział, 23 do 26. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję, świadczą o mnie. Słowa i czyny. Bracia i siostry, wyobraźcie sobie, że stoi przed wami kaznodzieja, który pięknie zwiastuje o pokorze i uniżeniu, a kiedy poznamy go bliżej, okazuje się, że jest bardzo zrozumiałym człowiekiem. Albo wyobraźcie sobie kaznodzieję, który pięknie zwiastuje o pokoju, ale na co dzień jest takim chodzącym kłębkiem nerwów, taką tykającą bombą, która nie wiadomo w którym momencie może wybuchnąć złością. Prawdziwe i wartościowe świadectwo chrześcijanina powinno się składać nie tylko ze słów, ale za tymi słowami muszą iść czyny. Musi być to potwierdzone życiem. Nawet najpiękniejszą mowę i nawet najlepsze przesłanie potrafi zepsuć sytuacja, w której niewłaściwie postąpimy. Sytuacja, w której ludzie będą widzieć w nas całkowicie coś odwrotnego niż rzeczy, o których mówimy w bardzo piękny sposób. I faryzeusze byli właśnie takimi, no można ich nazwać chyba hipokrytami, tak? Pan Jezus ostrzegał przed faryzeuszami w jakich słowach? Wszystko, co oni mówią, czyńcie. Słów ich słuchajcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Według uczynków ich nie postępujcie. Jeżeli za moim słowem nie idzie czyn, ja nie jestem już wiarygodnym człowiekiem. Nie jestem godnym zaufania człowiekiem. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję, świadczą o mnie. Spójrzmy na Pana Jezusa. Wszystko, co On o sobie powiedział, jest prawdą, było prawdą. I prawdę tą tak wyraźnie potwierdzał. Zobaczcie, kiedy przyszli do Pana Jezusa uczniowie Jana z tak ważnym pytaniem: czy Ty jesteś tym, którego oczekujemy, który miał przyjść, czy mamy oczekiwać jeszcze innego? Z czym Pan Jezus ich odesłał? Z pieczątką? Tak, to ja? Nie. Idźcie i powiedzcie Janowi, co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok. Chorzy bywają uzdrowieni, a ubogim zwiastowane jest Królestwo Boże. Ubogim zwiastowana jest dobra nowina. Bracia i siostry, jeżeli jesteśmy z Jego owiec, uczmy się takiego właśnie wiarygodnego świadectwa od naszego Pana. Niech nasze czyny przemawiają jeszcze wyraźniej niż nasze słowa. By nie było wątpliwości, kim naprawdę jesteśmy i do jakiego królestwa należymy. Bóg jest wierny każdemu słowu, które wypowiedział. Będziemy dzisiaj mieli czas wieczerzy. Czytamy w Słowie Bożym, że przed założeniem świata
Bóg przeznaczył Chrystusa na tą właśnie ofiarę. I Bóg jest wierny swojemu słowu. Wszystko, co jest powiedziane, za tym idą fakty i za tym idą czyny. Patrząc na naszego Ojca w niebie, takiej właśnie wiarygodności uczmy się, aby nasze świadectwo było rzeczywiście wartościowe i rzeczywiście prawdziwe. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty tak wyraźnie i tak prostym językiem przemawiasz do nas przez Twoje słowo. Panie, dajesz nam przykłady. To nie tylko są słowa, to nie tylko są zalecenia, ale możemy patrzeć na ludzi, którzy są dla nas albo przykładem, albo ostrzeżeniem, jak nie postępować. To jak nasz Pan, jak nasz pasterz, który jest tym, za którym powinniśmy iść, którego powinniśmy naśladować, Ojcze. I potrzebujemy wiele mądrości od Ciebie, aby nie tylko tutaj w zborze, siedząc na naszym krześle, słuchając tego słowa, byśmy nie tylko kiwali głowami, że to jest prawda, że chcemy tak robić, ale po wyjściu za próg tego budynku, żeby to miało przeniesienie do prawdziwego życia naszego i prawdziwego postępowania naszego. Wszędzie tam, gdzie nas stawiasz. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, który dzisiaj nam darowałeś. Chcemy budować się, chcemy karmić się Twoim słowem. Dziękujemy za brata Darka, którego nam posłałeś, aby Twoje słowo było tutaj zwiastowane. Panie, proszę, pobłogosław też te pieśni, które są przygotowane i te modlitwy, i czas wieczerzy, kiedy chcemy sobie przypominać i dziękować Tobie, Ojcze, za ofiarę Jezusa Chrystusa, za te drzwi, które dzisiaj są otwarte dla każdego człowieka, aby przyjść przed Boże oblicze, aby uzyskać to przebaczenie. Panie, pobłogosław nas, jak tu jesteśmy zgromadzeni, naszych braci, nasze siostry, którzy są również w domach, w różnych słabościach, w różnych chorobach. Panie, Ciebie chcemy prosić o to wzmocnienie, podniesienie i w Twoje ręce chcemy się zawsze powierzać. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bracie i siostry, za chwilę będziemy śpiewać pieśni, są przygotowane pieśni, będziemy uwielbiać Pana. Będzie tu również czas, aby wznosić nasze modlitwy. Po pieśniach poprosimy brata Darka o zwiastowanie Słowa Bożego. Później zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń i będziemy wspólnie obchodzić wieczerzę Pańską razem z bratem Tadeuszem usłużymy, a teraz zachęcam, powstańmy, użyjmy naszych głosów, uwielbijmy Pana.
śpiewamy nową pieśń. Zbawienie w Jezusie chcę głosić. Bardzo proszę, jeżeli ktoś może dołączyć się, to prosimy. Zbawienie w Jezusie chcę głosić. Zbawienie przez darę kapłan. Okazał mi swe miłosierdzie. On dzieckiem swym nazywa mnie. Rozmyślam o mym Zbawicielu, rozmyślam przez cały dzień. Chcę śpiewać o Jego miłości, nie mogę przemilczeć dzień. Zbawiony, zbawiony przez baranka krew. Zbawiony, zbawiony, On dzieckiem swym nazywa mnie. Kiedyś ujrzę go chwale, gdy u nieba bram znajdę się, On strzeże mnie na każdej ścieżce, swym słowem prowadzić chcę. Zbawiony, zbawiony przez baranka krew. Zbawiony, zbawiony, On dzieckiem swym nazywa. Witajcie, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie radość wielka, że mogę przyjechać do moich przyjaciół. To wyrażam w swoich modlitwach tak samo. Wdzięczność Panu Bogu, że ilekroć jestem tutaj i zawsze przez Was witany tak serdecznie, że czuję tą też bliskość i wdzięczny jestem Panu Bogu za każdym razem, ilekroć Was wspominam, również w moich modlitwach. Kochani, przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki Agnieszki, która wyjątkowo nie mogła przyjechać tutaj ze mną, ponieważ jest w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym. Zostało jej wymienione biodro, więc liczę na to, że już niebawem będzie skakać jak kózka, ponieważ kochamy góry. Kochamy góry i w ubiegłym roku razem wybraliśmy się w Tatry, jeszcze przed operacją, przed zabiegiem. I powiem Wam, kochani, zdobyliśmy Kasprowy Wierch. Zdobyliśmy Kasprowy Wierch, ale kolejką górską. Wiem, już to nie brzmi tak dobrze, jakbym powiedział, że weszliśmy z żoną na szlak, ale zrobiliśmy to też celowo. Ponieważ, żeby wejść na szlak, jakikolwiek szlak, aby zdobyć jakikolwiek szczyt, do tego trzeba się przygotować. Czyż nie jest tak? Każdy szlak wymaga pewnego przygotowania od osoby, która postanowiła wejść na ten szlak, aby zdobyć szczyt. Jeśli się do tej drogi nie przygotujemy, nie ma opcji, nie ma szansy, aby dotrzeć na szczyt. Więc aby wejść na szlak i zdobyć Kasprowy Wierch, trzeba przynajmniej mieć butelkę wody, odpowiednie buty, no i jakąś kondycję. Natomiast kolejka górska, no to jest to pewien rodzaj wygody, gdzie możemy pójść na skróty, aby zdobyć ten szczyt. I to zrobiliśmy w klapkach. Nie trzeba było się nawet do tego przygotowywać. Ale kiedy myślę o tym, bracia i siostry,
Pomyślałem sobie, że w życiu duchowym nie ma drogi na skróty. Nie ma kolejki górskiej, która mogłaby nas wieść na sam szczyt. To, co Pan Jezus, co Bóg przygotował dla nas, to przygotował drogę doskonałą i nie obiecał, że będzie wygodna ta droga. On nie obiecał, że to będzie taka droga bez wyboistych kamieni i ona wiedzie bezpośrednio na szczyt, ale wymaga pewnego przygotowania. I teraz chciałbym, abyśmy się wszyscy dobrze zrozumieli. Tą drogę, którą Bóg dla nas przygotował, jest za darmo. Nie musieliśmy za nią zapłacić. To nie jest jak w Parku Narodowym, gdzie teraz trzeba już, okazuje się, że bilety płacić, żeby na nią wejść. My na tą drogę wchodzimy za darmo. Tą, którą Pan Bóg dla nas przygotował, bo On już za nią zapłacił drogocenną krwią swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale każdy, kto postanawia wejść na tą drogę, aby iść i zdobyć ten szczyt, bo Pan Jezus powiedział, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc wymaga pewnego przygotowania i pewnych warunków. I o tym czytamy w liście do Hebrajczyków. Proszę, otwórzmy sobie 10 rozdział, 19 werset, który mówi wyraźnie. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, 10 rozdział, 19 werset, to teraz 20 mówi, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Amen? To jest pierwszy warunek, kochani. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Skoro ona już została dla nas przygotowana za darmo, bo Pan już to opłacił, ten bilet. My już mamy wejście, to my musimy teraz wejść tylko na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, to jest kolejny warunek, bo tak naprawdę od wiary wszystko się zaczyna. Słowo Boże mówi, że bez wiary Bogu podobać się nie można. I kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen. Podczas gdy nacisk położony i akcent jest położony, że nagroda jest nie tyle dla tych, którzy wierzą w Jego istnienie, bo Słowo Boże mówi, że demony w Niego też wierzą i drżą przed nadchodzącym sądem, ale nagroda jest dla tych, którzy Go szukają w swoim codziennym życiu. Amen? Bo On chce uczestniczyć w Twoim i moim życiu. Dlatego kiedy wchodzimy na tą drogę, która już dla nas jest przygotowana, musimy pamiętać, czego ona od nas wymaga. Pewnego przygotowania. A więc, jeszcze raz powtórzę to, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, po drugie w pełni wiary, po trzecie oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, po czwarte trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Amen. Bracia i siostry, to jest Boże Słowo. Wydaje się, że nigdy w historii lud Boży nie potrzebował bardziej poznania czasów proroczych tak jak teraz. Zbliżamy się do tego czasu, o którym Pan Bóg już powiedział. On przyjdzie, ten czas się przybliża. I obyśmy nie wpadli w taką pułapkę myślenia, jak to już napisał apostoł Piotr, że już byli tacy, którzy mówią, odkąd ten świat istnieje, tak to wszystko trwa i trwa i trwa. Zapominając, że Bóg ze względu na nas okazuje cierpliwość, ze względu na ludzi, bo nie ma upodobania w śmierci bezbożnika, ale chciałby, aby każdy był zbawiony. Przygotował drogę dla każdego. Dla każdego. Dlatego mamy ten czas, póki jest łaska. Idziemy i głosimy Ewangelię. Mówimy, zapraszamy, chodźcie, wejdźcie na tą drogę, bo ona jest za darmo dla każdego. Ale jeśli już chcesz postanowić na nią wejść, to proszę Cię, wejdź na nią ze szczerym sercem. Przede wszystkim od tego się rozpoczyna. Szczere serce. Dlaczego to jest tak ważne?
Znamy sytuację z drugiej księgi Kronik. Czytamy o 25 rozdziale, drugim wersecie o pewnym królu. Napisano o nim, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Amen. Czyli widzimy, drodzy bracia, drogie siostry, że można coś czynić, co jest prawe w oczach Pana, w oczach ludzi, ale robić to nie ze szczerego serca. Widzimy czarnoksiężnika w Dziejach Apostolskich, który widząc to, co apostołowie robili, zapragnął tego samego. On też chciał mieć Ducha Świętego, ale Piotr w namaszczeniu pełen Ducha Świętego rozpoznał serce jego i powiedział do niego mniej więcej te słowa, postaram się znaleźć. Co się tyczy tej sprawy, nie masz w niej udziału ani cząstki, gdyż serce twoje jest nieszczere. Ile ludzi wstępuje dziś na drogę dla bogactwa materialnego, bo im się obiecuje, że jeśli przyjmiesz Pana Jezusa, będziesz miał powodzenie finansowe. A co mają powiedzieć bracia i siostry z prześladowanego kościoła, którzy przyjęli Pana Jezusa w krajach, gdzie za wiarę w Ewangelię, naprawdę w Jezusa Chrystusa płaci się najwyższą cenę. Co oni mają powiedzieć? Czy oni wciąż prosperują finansowo? Wcześniej prosperowali. Ale w momencie, kiedy oddali życie Jezusowi Chrystusowi, stali się Jego uczniami, nagle są w dziwny sposób wyrzucani z pracy. Nagle tracą wszystko. Nagle są prześladowani. Czy nawracają się ich rodziny muzułmańskie i tak dalej? Często bywa tak, że właśnie te rodziny się przeciwko nim odwracają i ich prześladują. To jest kosz, który wielu chrześcijan ponosi dziś, bo postanowiło wejść na tą drogę ze szczerym sercem i iść za Jezusem. Ale nie każdy chce wybrać tą drogę. Dlatego Słowo Boże mówi, dlaczego tak ważne jest szczere serce na tej drodze. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy, abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Tego, który jest głową Kościoła, czyli w Chrystusa. Halleluja. To jest powołanie dla Ciebie i dla mnie, droga siostro, drogi bracie. Słowo też Boże mówi o tym wyraźnie, że Ewangelia jest drogą. To jest droga Pańska. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o Prysce, o Pryscylii i Akwilii, jak wyłożyli drogę Pańską Apollosowi, oni głosili Jezusa Chrystusa, głosili Ewangelię, ale nazwali tą Ewangelię drogą. To jest droga. To jest to, na co wchodzimy i powinniśmy iść, aby dotrzeć do celu. Ze szczerym sercem. To jest ten jeden z tych kilku warunków, które zostały tutaj przedstawione, które wierzę, że sobie omówimy. Bóg, który Bóg, który wyprowadził swój lud z Egiptu, wyprowadził ich też nie na łatwą drogę, bo przez pustynię, prawda? I oni musieli iść przez pustynię. Ale co się wydarzyło? Bóg dla nich przygotował, dla wszystkich, przygotował ziemię obiecaną, Kanaan, aby mogli się osiąść. Ale Słowo Boże mówi, że wielu nie dotarło. Dlaczego? Przecież wszyscy zostali wybawieni z domu niewoli. A jednak wielu nie doszło do celu. Słowo Boże mówi, apostoł Paweł wyraźnie to podkreśla, kościołowi w Koryncie, tych, których Jezus wykupił swoją drogocenną krwią Jezusa, tych, do których ustanawiał też wieczerzę pańską, mówił, jak powinni się przygotowywać do niej, tych, których nazwał świętymi, a później ganił w kolejnych rozdziałach za rzeczy, które dzieją się w Kościele, mówiąc, czy nie wiecie, że ci, którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą? Czyli mówi do nich w 10 rozdziale takie słowa, w 1 liście do Koryntian. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, mówiąc o ludzie wyprowadzonym z Egiptu, Izraela. Lecz 10 rozdział, 5 werset. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, wstali, by się bawić.
Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od węgrzów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko, i to w 11 wersecie puentuje to mówiąc, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dlatego droga, którą Bóg nam przygotował, gdzie nie musimy kupować biletów, aby na nią wejść, bo ona już została opłacona, wymaga od nas pewnego tylko przygotowania. Mamy wejść na nią. Pan Jezus, kiedy zwracał się do uczniów, to powiedział do tych, których wybrał, do tych, których powołał, do tych, których miał przygotowane i ma przygotowane życie wieczne, powiedział do nich: uważajcie, 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 aby was ktoś nie zwiódł. Dlaczego Jezus zwraca się do Kościoła tymi słowy? Dlaczego Jezus mówi to do ciebie i do mnie, do swoich wybranych, do tych, których mówi: uważajcie, bo gdyby nie obawiał się tego, że ten, który jest nazwany zwodzicielem tego świata, może zwieść, to by nigdy nie powiedział tego Kościołowi. Ale mówi: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Bo przyjdzie bowiem wielu fałszywych proroków i zwiedzie wielu. Nie trwóżcie się, uważajcie, abyście się wasze serca nie trwożyły na te rzeczy, które będą się dziać wokół was, bo to się musi wydarzyć. Czytamy w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale. Dlaczego tak ważne jest słowo, abyśmy uważali? Ostatnio jak byłem u was i mówiliśmy o zbroi Bożej, podkreślałem wyraźnie, jaka jest ważna odpowiedzialność, która spoczywa na nas, na Kościele, abyśmy się nawzajem pilnowali i siebie przede wszystkim. Jak powiedział apostoł Paweł do swojego młodszego ucznia Tymoteusza: pilnuj siebie i nauki, którą głosisz, a zbawisz siebie i tych, którzy cię słuchają. Amen. To mówi Boże Słowo. Dlatego, drodzy bracia, drogie siostry, w tej wędrówce, w tej czasie naszej pielgrzymki tu na ziemi, ta pielgrzymka nie będzie łatwa. Moja żona w szpitalu nieraz wzruszyła się i popłakała z tęsknoty za rodziną, za domem. Nie dość, że przeszła ciężką operację wymiany biodra, gdzie już w pierwszy dzień ją pionizowali, ponieważ z powodu młodego wieku lekarz powiedział: nie ma co oszczędzać tą panią, dostała dobrą protezę i ona teraz, trzeba ją obciążyć maksymalnie. Więc w wielkim bólu i w cierpieniu to powodowało, że ona stając płakała mi później do telefonu. Widziałem, jaki wielki ból i cierpienie z jej bezsilności, z jej bezradności. Wczoraj, kiedy wiedziała, że przygotowuje się, aby do was przyjechać, bracia i siostry, oczywiście ona jest sercem i modlitwą tutaj z nami, ale też jej było przykro, że nie ma jej przy mnie w tym momencie i że ja mnie nie ma przy niej. I kiedy wczoraj zebraliśmy się z dziećmi, z moją mamą, babcię, bo przywiozłem, żeby mi troszkę pomogła po prostu w tych obowiązkach domowych. Przejęła te obowiązki po mojej żonie. Przeczytałem w kalendarzu, który z dobrego zasiewu, który codziennie sobie czytamy, rozważamy i się modlimy. Przeczytałem tam o tym, jak powstają perły w muszlach. Pozwólcie, że przeczytam ten kawałek, bo tłumaczy się, że perła powstaje, gdy ciało obce dostanie się do wnętrza małży. W wyniku reakcji obronnej zostaje ono otoczone masą perłową, tą samą substancją, z której zbudowana jest wewnętrzna strona muszli. Można by więc powiedzieć, że zranienie małży prowadzi do powstania drogocennej perły. I tutaj taka jest myśl. Być może do twojego życia też wtargnęły jakieś rzeczy, które ranią, które cię dotykają, które uwierają, troski, zmartwienia, różne doświadczenia, ale jakby puentą tego wszystkiego jest
to, co tutaj przeczytaliśmy i to też wysyłałem mojej żonie Agnieszce. Czy jednak nie zmienia się twoje nastawienie do tych trudności, jeśli uświadomisz sobie, że są one potrzebne, aby w twoim życiu powstała piękna perła? Amen. Czasami Pan Bóg posługuje się doświadczeniem, nie czasami, często tak bywa, bo Słowo Boże mówi, że doświadczenie rodzi wytrwałość, a wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, prawda? Chociaż nie rozumiemy, dlaczego spotykają nas takie doświadczenia, Pan Jezus obiecał nam, wierzcie mi jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi i będę z wami aż do skończenia świata. Nie zawsze dostrzegamy ten fragment z Bożego Słowa, który mówi na końcu Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus już przed swoim wstąpieniem do nieba, po swoim zmartwychwstaniu, kiedy już przez 40 dni pojawiał się wśród uczniów w różnych miejscach, kiedy już na sam koniec bierze tych 11 na górę. Kochani, normalnie czytałem wiele razy ten fragment z Bożego Słowa, ale tam wyraźnie jest napisane, że gdy oni przystąpili do Pana, tych 11, go zobaczyli, oddali mu pokłon, ale wciąż niektórzy powątpiewali. Widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który przez 40 dni z nimi był. Pojawił się Tomaszowi, pokazał, włóż te palce w moje ręce, w te miejsca przebicia i tak dalej. Uwierz, że jestem, ja jestem. I przez 40 dni objawiał im się, a na sam koniec, kiedy już miał wstępować, wziął ich na górę, oddali mu pokłon, a oni wciąż jeszcze w niego powątpiewali. I co mówi Boże Słowo? Ostatnie wersety tego rozdziału mówią, Pan Jezus przystąpił do nich i powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Właśnie powiedział do tych, którzy oddali mu pokłon, ale wciąż jeszcze niektórzy powątpiewali. On powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Droga siostro, drogi bracie, niezależnie od doświadczeń, które będziesz przechodzisz, chcę ci powiedzieć, co Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Pan Jezus panuje nad tym wszystkim, nad całą tą wojną w Ukrainie, nad tymi wydarzeniami, które się dzieją. Pan Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Jego te wydarzenia nie zaskoczyły, bo On ma władzę i moc na tej ziemi. I powiedział, idźcie tedy, właśnie kiedy? Właśnie w takich sytuacjach, które może będą sprawiać w nas strach, lęk i doświadczenia różne. On mówi, idźcie i głoście Ewangelię. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan pisał, módlcie się za wszystkich świętych, również za mnie, aby mi była dana mowa do odważnego zwiastowania, bo on wiedział, co to jest lęk, on wiedział, co to jest strach, on wiedział, co to znaczy cierpieć dla Jezusa Chrystusa, szczególnie w czasach, w których gdzie ciężej będzie nam coraz bardziej głosić Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. Bracia i siostry, George Orwell, świecki dziennikarz, już nieżyjący, brytyjski, kiedyś powiedział takie słowa, że im bardziej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. A ja to odnoszę do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, ja jestem drogą. I kiedy wchodzimy na tą drogę, to wejdźmy na nią przede wszystkim ze szczerym sercem i pełni wiary. Dlaczego pełni wiary? Bo bez wiary będzie nam ciężko się ostać w chwilach trudnych. Peter Shu, chrześcijanin, pastor z kościoła chińskiego, kościołów domowych, gdy dostarczaliśmy milion Biblii, znacie tą historię, bo jesteście, większość z was jest partnerami, wasz kościół, zbór jest partnerem w służbie Open Doors, więc pewnie znacie tą historię, ale powtórzę może dla tych, którzy nie słyszeli. Kiedy Open Doors dostarczyło milion Biblii na wybrzeże chińskie statkiem, gdzie ładunki były wyrzucone do morza, to bracia i siostry już tam z lasów wychodzili po prostu, niektórzy po szyję w wodzie brali te ładunki. To wszystko było w nocy robione po to, żeby ukryć to przed władzą komunistyczną. A oni brali te paczki, ciągnęli sznurami na wybrzeże i wiecie, wielu
wielu rybaków, którzy nie wiedząc, co znajduje się w tych paczkach, dołączało, by pomagać braciom i siostrom z kościoła prześladowanego w Chinach, aby wyciągać te ładunki. Oni nie wiedzieli, co się tam znajduje, ale pomagali, ale kiedy już pomogli, poszli do miasta i zaczęli o tym opowiadać, co się dzieje na tym wybrzeżu. To była noc. Wielu chrześcijan, świadomi tego, że muszą się śpieszyć, popakowali te Biblie, które zostały wyprodukowane przez Open Doors, po jaskiniach, pochowali tam gdzieś, niektórzy zapakowali ze sobą. No i do swoich kościołów, do swoich zborów uciekali. Gdy o 3 w nocy żołnierze się zainteresowali, przyszli na wybrzeże, już chrześcijan nie było, ale poznajdowali kilka właśnie paczek, które nie były jeszcze schowane gdzieś tam pod jakimiś drzewami. Rozpalili ognisko. Chcieli to spalić, ale ponieważ i to mokre było i nie chciało się to palić, więc zdenerwowani wrzucili te paczki, które odnaleźli, z powrotem do wody. Wiecie, prąd z morza zabrał te paczki i te paczki wpłynęły rzeką po prostu, gdzie rybacy, widząc te paczki, znowu wyławiali je po prostu, a chrześcijanie nawiązywali z nimi kontakt i odkupywali te paczki za 10 centów. Wtedy taka wartość była, znaczy udało im się po prostu to w miarę tanio odkupić. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, bracia i siostry, że wiara jest potrzebna, żeby przetrwać takie sytuacje, bo wielu było aresztowanych pastorów po to, żeby później mogli powiedzieć, gdzie te paczki miały trafić, do jakich wspólnot i tak dalej, do jakich kościołów. I Peter Shu, jeden z pastorów, opowiadał taką historię, która mówi o tym, że wysłał jak zawsze trzech braci na południe, żeby przywieźli kolejne 1000 Biblii, ponieważ Kościół się tam rozrastał. Oni ewangelizowali, ludzie nawracali się, więc chrześcijanie potrzebowali Biblii. Więc wysłał ich po kolejną partię do tych jaskiń, żeby przynieśli 1000 Biblii. Oni wzięli te 1000 Biblii, zapakowali i usiedli do autobusu i jak była rewizja tego autobusu, bo ta milicja komunistyczna zatrzymała autobus i sprawdzali każdego pasażera, znaleźli te Biblię i tych trzech braci zamknęli na weekend do więzienia, a te Biblię wszystkie jeszcze przy nich wrzucili do takiej toalety miejskiej, jak to nasz dyrektor opowiadał, że to raczej nie była taka toaleta, jak my sobie wyobrażamy, tylko to była dziura przykryta deskami. I oni tam wrzucili te wszystkie Biblie do tego szamba. A ich wzięli na przesłuchanie, przytrzymali ich przez cały weekend, pogrozili im, powiedzieli, że żeby więcej czegoś takiego nie robili i wypuścili ich łaskawie. Po weekendzie, to wyobraźcie sobie, że bracia ci nie wrócili do domu. Oni jak wyszli z więzienia, od razu weszli na drzewo i przyczekali do wieczora. Siedzieli na czubku drzewa, żeby zmrok zapadł i dopiero jak zmrok zapadł, to zeszli z tego drzewa i poszli w to miejsce i dwóch spuszczało jednego do tego szamba i on wyławiał te wszystkie Biblie, które były wrzucone, a później w parku miejskim, to wyobraźcie sobie, jak ryzykowali. Ryzykowali. W parku miejskim, w strumyku, myli te Biblię, zabrali, zapakowali znowu do autobusu i pojechali, a u siebie w domu dopiero otwierali, suszyli i później perfumami kropili te Biblię i one były znane później w Chinach jako perfumowane Biblie, jak szły do kościołów, do zborów. To jest piękna historia, kochani, bo pokazuje o wierze tych braci z prześladowanego kościoła, jak cenią Boże Słowo, jak ważne jest, aby Słowo Boże było takim udziałem i w ich życiu, w naszym życiu codziennym. Więc pełni wiary. Cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków poświęcony jest bohaterom wiary. I my takich bohaterów wiary mamy
i dzisiaj współczesnych, właśnie na tamtych terenach, jak Irak, Syria, Afganistan, gdzie nie ma ani jednego kościoła, tam po kryjomu się spotykają, czy gdzieś w Pakistanie, w jaskiniach, czy w Indiach i w innych krajach. Bracia i siostry, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, kiedy czytamy to zalecenie, jakimi my powinniśmy być w naszym postępowaniu, jak przygotowani na tej drodze, to widzimy, później jest 11 cały rozdział poświęcony bohaterom wiary. Bóg chce przekazać nam przez te starodawne przykłady, że wśród bohaterów wiary, którzy szli za swoim Bogiem, nie byli tylko ci, którzy potrafili zamykać paszczę lwom, którzy potrafili dźwignąć się z niemocy, my byśmy dzisiaj powiedzieli z choroby. To nie byli tylko ci, którzy potrafili odzyskiwać swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Bo Słowo Boże mówi, też zalicza takich do bohaterów wiary, gdzie kobiety odzyskiwały swoich zmarłych poprzez wskrzeszenie. Takie cuda się działy. Ale Słowo Boże też mówi o tym, że byli ci, którzy cierpieli, kamienowani byli, paleni, błąkali się w owczych skórach, a mimo to otrzymali miano bohaterów wiary, bo nie zaparli się z wiary w swojego Boga. I Słowo Boże mówi, że świat ich nie był godzien. Świat ich nie był godzien. Dlatego widzimy, kochani, bohaterów wiary i tych, którzy potrafią zamykać paszczę lwą, ale też tych, którzy tego nie potrafią. I w dziejach historii widzieliśmy, z historii wiemy o tym, że i Neron posyłał chrześcijan na arenę, gdzie ginęli z paszczy lwów i nie zostali wybawieni tak jak prorok Daniel. Bóg jest Bogiem suwerennym, prawda? Jeśli Bóg zaplanował dla Szczepana, że zejdzie z tej drogi w taki sposób, że Pan go powoła, w taki sposób, że zostanie ukamienowany, został ukamienowany. Ale tylko Duch Święty sprawił, że mógł powiedzieć to, co powiedział nasz Pan na krzyżu: Panie, nie policz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego potrzebujemy tak bardzo być pełni wiary i pełni Ducha Świętego. 12 rozdział z kolei listu do Hebrajczyków mówi: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Kto przed nami wystartował? Właśnie ta cała lista bohaterów wiary z 11 rozdziału. Wystartowali przed nami. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, jak czytamy w 11 rozdziale 40 wersecie, że Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Amen. Oni wystartowali pierwsi, ale Bóg przewidział ze względu na nas to, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Są w poczekaniu, powiedzielibyśmy na łonie Abrahama, czekają, bo Pan Jezus powiedział, kiedy przygotuję wam mieszkania, to przyjdę po was. I my oczekujemy tego czasu, kiedy i apostoł Paweł zresztą objawia tą tajemnicę w liście do Tesaloniczan, mówiąc, że na głos trąby archaniołowa, tajemnicę wam objawiam. Najpierw powstaną ci, a my razem zmarli, a my razem z nimi, nie wyprzedzając, tylko razem zostaniemy porwani na spotkanie z Panem. Więc to jest piękne w tym wszystkim, że cała ta lista bohaterów wiary z 11 rozdziału mówi nam, oni wystartowali przed nami, ale Bóg, jak mówi Słowo Boże, przewidział ze względu na nas coś lepszego, aby oni jeszcze nie osiągnęli celu bez nas. A więc biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, mówi autor listu do Hebrajczyków. Właśnie w XXI wieku, w 22 roku tego kalendarza, biegnijmy wytrwale. Bo nie wiemy, co nam jutro przyniesie. Nie wiemy, co nam naprawdę dzisiaj jeszcze przyniesie. Tylko Pan Bóg to wie. Ale Słowo Boże mówi, biegnijmy wytrwale. Patrząc, i co najciekawsze, patrząc na kogo? Na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. Tu już nie jest tylko powiedziane, żebyśmy patrzyli na bohaterów wiary, ale żebyśmy patrzyli teraz już na Jezusa. Bo Słowo Boże mówi, który tak wiele wycierpiał. Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Przeto pomyślcie o tym, mówi autor listu do Hebrajczyków. Dlaczego mamy o tym myśleć? Abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni, gdy spotykają nas trudne doświadczenia, droga siostro, drogi bracie. Jeżeli spotykają cię w życiu przeciwności, to spójrz wtedy na tego, który tak wiele zniósł.
na Jezusa Chrystusa. Spójrz na Niego i zobacz, co On wycierpiał. A Słowo Boże mówi, i znowu powołuje się na autora listu do Hebrajczyków, który powiedział wyraźnie, że On musiał przez te wszystkie rzeczy przejść, aby móc dopomóc tym, którzy przez te rzeczy przechodzą. Amen. Dlatego On nas rozumie. On rozumie, co to jest lęk, co to jest strach. Bo sam w ogrodzie Getsemane, kiedy przecież uzgodnił ze swoim Ojcem to, że odda swoje życie za okup, na okup za wielu. I powiedział sam, nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję za was. To mimo chwili, kiedy wiedział, że przyjdzie ten czas, kiedy zostanie pojmany, kiedy jego ciało będzie rozrywane biczowaniem, on czuł tą agonię i dlatego przyszedł do swoich uczniów, mówiąc: módlcie się, módlcie się. A kiedy oni bo tak potrzebował wsparcia, a kiedy zobaczył, że oni posnęli ze zmęczenia, to widać było ten ból, kiedy się czyta Ewangelię, kiedy Pan Jezus do nich mówi z takim rozczarowanym głosem: nie mogliście chociaż jednej godziny wytrwać? Wprawdzie duch ochoczy, ale ciało mdłe. Ciało mdłe. Jak ważne jest, kochani, abyśmy się o siebie nawzajem modlili. Jak ważne jest szczególnie, żebyśmy się modlili teraz o tych, którzy cierpią prześladowania, o tych, o których piszemy w naszych magazynach, które przywiozłem tam i są dla każdego, aby sobie mógł wziąć i poczytać. Jak ważne jest, aby modlić się według tego kalendarza modlitw, który jest tam zamieszczony. Jak ważne jest, aby wziąć sobie taką mapkę, aby w naszych domach przypominała nam o tym, ilu naszych braci i sióstr cierpi z powodu wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiele sytuacji jest takich geopolitycznych, gdzie cierpią też jakby, jest walka o ropę, jest walka dzisiaj o wpływy, jest walka dzisiaj o to, żeby ustanowiony został nowy porządek świata i dzisiaj mocarstwa walczą o pewne wpływy, kto jak będzie rządził i rykoszetem się też obrywa oczywiście i chrześcijanom, można powiedzieć, i ateistom, i wszystkim. Bo żyjemy w takim okresie, kochani, czasu. Ja bym to nazwał, Biblia zresztą mówi, że zbliżamy się do czasu tworzenia się rządu takiego światowego, gdzie Biblia też nazywa ten czas dniem, czasem zwierzęcia. Zwróćcie proszę uwagę, że od II wojny światowej i utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych wciąż widzimy falę przemocy i wojny, która przepływa przez wszystkie te lata, począwszy od lat 50. Zwróćcie proszę jeszcze uwagę, może zanim powiem o latach 50. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, po wojnie, pierwszej wojnie światowej powstała Liga Narodów. Wiecie, dlaczego powstała Liga Narodów? Ona powstała po to, żeby już więcej takich wojen nie było. Ale co się okazało? Niedługo po tym wybuchła druga wojna światowa. I gdy się w 1945 roku zakończyła, w 1945 roku powstał ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Powiecie mi dlaczego? Już wiecie, żeby już więcej wojen nie było. Żeby stworzyć organizację narodów, które będą zjednoczone po to, żeby już był pokój i bezpieczeństwo. Ale co się okazuje? Przychodzą lata 50. i jest wielka wojna w Korei. Wojna tak potężna w tym małym państwie, gdzie ginie miliony ludzi. Miliony ludzi. Co się okazuje? Później, kiedy ta wojna przygasa, wybucha wojna w Wietnamie. W 1955 i trwa do 1975. I to nie jest tylko wojna sama w sobie w Wietnamie. Tu są zaangażowane znowu mocarstwa. Tak jak w Korei. I Związek Radziecki był zaangażowany, i Chiny, i Stany Zjednoczone. W przypadku Wietnamu podobna sytuacja. Mocarstwa są zaangażowane w wojnę w Wietnamie. Trwa ona 20 lat. Później mamy lata 80. Stan wojenny, zimna wojna między NATO a Układem Warszawskim, Związek Radziecki. Mamy Bośnię i Hercegowinę. Mamy kolejne lata. Mamy Irak, Afganistan, Syria, Pakistan, Indie. Kochani, do czego zmierzam?
bo chcę, przeleciałem szybciutko przez ten okres, żeby pokazać wam, że tylko się mówi o pokoju i bezpieczeństwie, ale ten pokój nie nastanie. I bezpieczeństwo, póki nie przyjdzie ten, który jest spokojem, Jezus Chrystus. Ale On przyjdzie po swój Kościół, a później, żeby sądzić ten świat. I ważne jest, że wchodząc na tą drogę, powinniśmy być przygotowani. Bacząc jeden na drugiego, ale zanim te słowa są tutaj powiedziane, to jeszcze czytamy o tym, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jak to jest bardzo ważne. O tym już wspominałem ostatnio, jak byłem u was, kochani, więc nie chciałbym się tutaj powtarzać, ale myślę, że to jest dobry przykład, aby go móc powtórzyć. Słowo Boże mówi wyraźnie, że kto jest wodą życia, a kto w niego uwierzy, z jego wnętrza wypłyną źródła wody żywej. A kto powinien być solą tej ziemi? My, Kościół. I wiemy, że jeżeli jemy jakieś zbyt słone potrawy, to chce nam się pić. A Słowo Boże mówi, Jezus mówi, wy macie być solą dla tego świata. Ludzie mają nas kosztować, żeby zapragnęli wody. A Jezus jest wodą życia. Dlatego w tej ciemności, w której przyszło nam żyć, kochani, wciąż musimy pamiętać, że na tej drodze musimy być solą dla tego świata. Tak, czasami ta sól będzie jak sól w oku dla niektórych. Tak może być. Może być jak sól na ranę, gdzie będzie piekło. Ale może być też taka sól, która sprawi, że ludzie zapragną wody, ukojenia. Nawet jeżeli się da sól na ranę i zacznie piec, to człowiek jak poleje wodą, to jest już od razu lżej, prawda? Czyli dochodzi do odkażenia, do oczyszczenia i do ulgi, kiedy wodą się obmywa. Czy my nie powinniśmy być takimi dla naszych sąsiadów? Dla naszych rodzin? Dla siebie nawzajem? Dla tego świata? Więc Słowo Boże mówi, składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być nasza duchowa służba. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. I czwarty tutaj taki warunek, jakim powinniśmy być na tej drodze. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei. Kochani, wchodząc na tą drogę, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Co to oznacza, kochani? Może jesteś świadkiem, droga siostro, drogi bracie, braku przebaczenia lub widzisz, że brat czy siostra z tym się zmaga. Naszym obowiązkiem jest pobudzać takie osoby do miłości, a nie dokładać jeszcze do pieca, by jakiś korzeń goryczy urósł tak bardzo mocno, że ta osoba odpadnie od Boga, od łaski. Słowo Boże to mówi, to jest ze Słowa Bożego. Nie pozwólmy, żeby to urosło do takiej rangi, że ktoś oddali się od łaski Bożej. Mówi o tym List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Dlatego, kochani, ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczenie serca od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się nadziei, bacząc jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. I kolejny, nie opuszczając wspólnych zebrań. Kolejny warunek. Kolejne jakby, brakuje mi tego słowa, takie zarządzenie. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Przypomina mi się historia pewnego brata, pastora z Indii, który opisywał kiedyś sytuację, jak bodajże to było w jego kościele. Nie jestem w stanie teraz na chwilę obecną to potwierdzić, ale opowiadał historię, kiedy pewna rodzina przychodziła do kościoła, do zboru u nich. Było wszystko fajnie. Byli ubodzy, ale przychodzili, spotykali się na modlitwie. On założył firmę, zaczął prosperować i tak dalej. I im bardziej po prostu zaczął prosperować, tym coraz rzadziej go było w kościele.
I tak naprawdę starsi zboru brali go na rozmowę, rozmawiali, zachęcali, ale on był tak zapracowany, że nie znajdował czasu dla kościoła, dla Boga, zawsze jakaś była wymówka. I oni się długo od niego modlili. Pewnego razu, wyobraźcie sobie, że kobra ukąsiła tego biznesmena. Nie, przepraszam, dziecko tego biznesmena. Opowiadał to pastor Zakponen z Indii. No i wiecie, kiedy się okazało, że on tam biegał od lekarza do lekarza i już sytuacja była taka podbramkowa, że już bez wyjścia to tam pobiegł do starszych zborów. Był taki jeden brat na dyżurze w tym czasie i on przybiegł, ten biznesmen, i mówi: módl się o nasze dziecko, o moje dziecko, mojego syna. I on tak mniej więcej zaczął się modlić, mówi: Panie Boże, to co my nie mogliśmy przez te wszystkie lata zrobić, żeby przemówić temu bratu, żeby on przyszedł i zaczął cię prosić w modlitwie, to ty posłużyłeś się wężem, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym się znalazł. Więc dziękuję ci za tą kobrę, ale teraz proszę, uzdrów to dziecko i proszę, aby nic się nie stało. Więc czasami, tak jak w życiu Józefa było, że pewne rzeczy przytrafiają, mogą się przytrafić człowiekowi złe, ale Bóg może to obrócić na dobro. Więc bracia i siostry, nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju, mówi autor listu do Hebrajczyków, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Bracia i siostry, mógłbym tu mówić, ale zmierzając do końca, chcę wam powiedzieć, kochani, o tym, że prorok Daniel, jak pamiętacie, wyłożył kiedyś sen Nabukadnezerowi. Ten sen, król babiloński, potężny władca, miał sen, gdzie przyśnił mu się posąg, który głowa była ze złota, tors był ze srebra, pozostała część, brzuch i tam dalej z brązu czy z miedzi, później były nogi z żelaza, a stopy były wymieszane tą gliną i żelazem. I w tym śnie widział, jak wielki kamień oderwany po prostu bez pomocy rąk uderzył z nieba, tak zleciał i uderzył w ten posąg i go rozsypał. I on nie rozumiał, co to może oznaczać. I wtedy, skracając tą historię, bo zakładam, że znacie ją, wezwał Daniela i Daniel mu wyjaśnia, mówi: królu, mówi, ten posąg, który widziałeś, to jest, ja już tak parafrazuję, to jest jakby bieg historii wszystkich królestw, mocarstw, które nastąpią po sobie i na końcu będzie kres tego wszystkiego i nastąpi nowe królestwo, które przyjdzie, które będzie niezniszczalne. I mówi: tym złotem, tą głową ze złota to jesteś ty, królu. Ale po tobie przyjdzie inne królestwo i będzie. I wiemy z historii, że po Babilonii, zobaczcie, bracia i siostry, do czego zmierzam, że wartość tego posągu zmalała. Od złota złoty wiek, można powiedzieć, a idzie to, zmierza ku destrukcji. I po tym dzisiaj, kiedy oglądamy materiały wideo, na przykład z National Geographic, na przykład o budowie piramid. Ostatnio widziałem jakiś na Netflixie, tak przyznam się, oglądam czasami na Netflixa film dokumentalny, kochani, gdzie wypowiadał się inżynier, że nawet niektórzy mówią, że gdybyśmy użyli sprzęt, ten, który mamy, tą technologię, którą mamy, ciężko by było nam stworzyć to, co oni stworzyli w tamtych latach. Nawet niektórzy podejrzewają, że mogło to być zbudowane przez inną cywilizację gdzieś z innej planety, ponieważ nie potrafią wyjaśnić, jak te sarkofagi w tym czasie były tak... Dzisiaj my byśmy coś takiego może zrobili przy tych maszynach, ale oni tam wtedy, po prostu była technologia zaawansowana. Złoty wiek. Słowo Boże mówi: królu, ta głowa ze złota to jesteś ty, ale po tobie idzie kolejne królestwo, kolejne. No i w końcu dochodzi do tych palców zmieszanych. Wiemy, że Rzym to jest to żelazo, to jest ta twarda ręka, którą oni żyli, cesarstwo, rządzili, cesarstwo rzymskie, ale dojdę do tych palców.
z żelaza wymieszane z gliną. To on powiedział tak, czytam w Księdze Daniela 2 rozdział 40, od 41 do 43, ja przeczytam ten 43. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, a nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. I w tych dniach czytamy, że Bóg wzbudzi też królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Po prostu ten posąg się cały rozwali. Bóg ustanowi swoje królestwo. I my oczekujemy tego dnia, kochani. I my oczekujemy tego dnia. Dlatego ważne jest, żebyśmy byli w czasie tej naszej pielgrzymki tutaj na ziemi świadomi tego, że ten świat nie zmierza ku złotemu wiekowi, ale ku destrukcji, ku zniszczeniu, bo dopiero pokój i bezpieczeństwo przyjdzie, jak przyjdzie ten, który jest spokojem i bezpieczeństwem. Jezus Chrystus, który dzisiaj jest szydzony przez wielu i wytykany. I coraz nam będzie trudniej głosić to przesłanie. Ale Pan Jezus powiedział, jestem z wami aż do skończenia świata. Jeżeli nawet powątpiewamy, że Bóg może kontrolować te wszystkie rzeczy, które się dzieją niedobre wokół nas, to kochani, powiem za słowami Pana Jezusa, który powiedział do tych 11, którzy powątpiewali. Dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego wszystkim narodom, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a ja będę z wami aż do skończenia świata, powiedział. Amen? Czyli znaczy, że będę każdą część waszego życia, każdą cząstkę wypełniam. Jestem z tobą. Jestem z tobą. I to jest tak ważne, abyśmy się tego trzymali. Więc to jakimś powinniśmy być my w naszym postępowaniu? Słowo Boże mówi w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, 11 rozdziale do 18, mówi o potrzebie naszej gotowości. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinniście być wy? Pyta Piotr, w świętym postępowaniu i pobożności, to jakimż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i pobożności? Pięknie to napisał w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, 2 wersecie, mówiąc, aby pozostały czas naszego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, drogie siostry, drodzy bracia, ale Bożej woli. Amen. Zostaliśmy do tego powołani. Czystą, nieskalaną pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom, ale też zachować siebie nieskalanym przez ten świat. I co mnie uczy ten fragment z Bożego Słowa? Że my jako Open Doors, nam nie wystarczy tylko nieść pomoc sierotom i wdowom. Musimy się pilnować, żeby siebie sami zachować nieskalanym przez ten świat. I tego wam życzę, bracia i siostry. I sobie, i mojej rodzinie, i nam wszystkim. Abyśmy wytrwali. Abyśmy wytrwali na tej drodze. Pan Jezus powiedział, ja jestem z wami. Ja jestem z wami. Idę z wami. Powinienem powiedzieć amen i już zejść, ale jeszcze... Kochani, bardzo się cieszę, że otoczyliście też mnie takim zaufaniem. Dziękuję też tutaj bratu z małżonką, wam bracia, za zaproszenie. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech ten czas spożywania Wieczerzy Pańskiej będzie taką głęboką refleksją dla naszego życia. Też to, co Pan Jezus uczynił dla nas, ale też pamiętajmy o prześladowanym Kościele. Pamiętajmy o to, aby się nie zapominać o nich w modlitwie. Pamiętajmy też o tym, żeby angażować się w różne projekty, tak jak pisanie listów, kartki pocieszenia, podpisywanie petycji nawet. Bo my jesteśmy ich głosem. My jako Kościół możemy być ich głosem po prostu w tym zepsutym świecie. I być też sumieniem dla tego narodu, w którym my żyjemy, dla narodów, w których Pan Bóg nas stawia. Mamy być światłem i solą. Może i solą w oku dla niektórych, ale też tą solą, która ma ich pobudzić do tego, że zapragną wody życia. I tego nam wszystkim z serca życzę. I na koniec, bracia i siostry, jeśli są osoby, które chciałyby więcej informacji otrzymać, więcej świadectw usłyszeć niż to, co tutaj powiedziałem,
to zachęcam do zaprenumerowania naszych magazynów, które mogą przychodzić za darmo. Wystarczy wypełnić taką karteczkę, tak, wpisując swoje dane i adres, na który mielibyśmy przesyłać ten nasz darmowy magazyn, i zostaniecie w ten sposób z nami w kontakcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech wam Pan Bóg błogosławi i oczekujmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Łaski wspaniałej się strumień zlał. 109 śpiewu tych żywych.